Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Hołowicz, jak zwykle w czwartki o tej porze. Państwa i moim gościem jest pani doktor Ewa Kurek. Witam Państwa, witam panie redaktorze. Pani Ewo, jeśli pani pozwoli, od paru komunikatów zacznę. Proszę bardzo. Po pierwsze, pan Tyszymk 71 pozdrawia nas z Ameryki. No to my go też pozdrawiamy. Tak. Oczywiście i wszystkich innych osób, wszystkie inne osoby, które oglądają nasz program w tej chwili. Ja tylko dodam, że jeśli ten pan ze Stanów mieszka w Chicago albo w Nowym Jorku, no to będę w Chicago od 1 do 5 gdzieś czerwca, a następny tydzień w Nowym Jorku. O. No to mamy miło dla tego pana wiadomość i dla Polonii w ogóle zamieszkującej Stany. I teraz tak, sprawy, że tak powiem, księgowe. Odnotowaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć płat w tym tygodniu. Bardzo dziękujemy. Byli to państwo Paweł i Bożena z Warszawy, pani Irena z Poznania, Paweł z Łodzi, pan Jarosław i Sławomir ze Skarżyska Kamiennego, Bogdan z Gliwic, Jacek Janusz z Warszawy, Piotr z Poznania, pan Maciej z Warszawy oraz przez PayPala pan Jan z Londynu. Dziękujemy bardzo za wpłaty. Oczywiście liczymy dalej na państwa szczodrość. Przy tej okazji zachęcam również oczywiście, żeby subskrybować nasz kanał. Bardzo ważne wydarzenie miało w tym tygodniu miejsce. Otóż odnotowaliśmy 10-tysięczną subskrypcję. Także bardzo dużo osób nas ogląda. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Tym bardziej, że spodziewamy się, że w okresie tygodnia, najpóźniej dwóch, nasz kanał na YouTubie też zaliczy 5-milionową odsłonę, czyli też jest ładna, okrągła liczba. W tej chwili 73 osoby nas oglądają. Zaraz oddam głos pani doktor Ewie Kurek, ale na początku jedno przypomnienie. Proszę państwa, parę dni temu przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z panem Stanisławem Michalkiewiczem, który dotarł do, no, moim zdaniem dosyć szokującego dokumentu na temat prowadzenia rozmów między rządem polskim i rządem amerykańskim na temat tak zwanych bezspadkowych roszczeń żydowskich. Uważam tę sytuację za skandaliczną i gorąco polecam tą rozmowę moją z panem Michalkiewiczem, która jest oczywiście u nas na kanale, która była kilka dni temu. A teraz przystępujemy do głównego tematu naszych spotkań. Rozmawiamy o historii Żydów na terenach polskich. No i w ostatnim odcinku dotarliśmy do wybuchu II wojny światowej. 1 września, pani doktor. Właśnie, ale jeszcze dwa słowa do tego, co pan, panie redaktorze, powiedział na temat dokumentu pana Michalkiewicza. Jeśli to, proszę państwa, jest prawda, bo ja już powiedziałam to w jakimś wywiadzie, że zastanawiam się działania obecnego rządu, czy to jest po prostu strach, głupota, czy zdrada. Jeśli się potwierdzi, że to jest tak, że rząd za naszymi plecami rozmawia o tym, żeby wypłacić około biliona dolarów złotych Żydom z tytułu amerykańskiej jakiejś ustawy, no to proszę państwa, musimy się zastanowić. Tusk ukradł 250 milionów złotych. Tu mamy zapłacić miliardów. Tusk tak. Ukradł 250 miliardów złotych. Tu mamy zapłacić milion miliardów, czyli bilion złotych. Jeśli, no to musimy się szykować, jeśli to się okaże prawdą i rząd podejmie jakiekolwiek kroki, to musimy się szykować, proszę państwa, do rewolucji jesienią. Po prostu no nie mamy wyboru. Dosyć strasznie to brzmi. Jeśli można dodam... Jeśli zapłacimy forsę Żydom, to my pójdziemy z torbami, panie redaktorze. Znaczy wczoraj wie pani doktor, wczoraj gościłem panią Gabrielę Masłowską, którą też rozmawiamy o tej sprawie. Ona mówiła, że może myśleć o tym odszkodowaniu dla Żydów, tylko jeżeli wcześniej Polska dostanie reparacje od Niemiec. Ale mówię od kilkunastu lat, że jeśli my dostaniemy odszkodowanie od Niemców i od Ruskich, 10% jest dla Żydów. Nigdy wcześniej. No więc właśnie, z tego co wiem, to te rozmowy nie dotyczą wcale tej sytuacji po reparacjach od Niemiec, tylko dotyczą, i to
dosyć, sprawa ma być dosyć pilna. Tam był jeszcze jeden smaczek w tym wszystkim, że podobno przedstawiciel pana Pompeo rozumie sytuację Polski, że w tej chwili Polska jest przed wyborami. W związku z tym ten okres, gdzie rząd polski miałby to zaakceptować, no łaskawie wydłuża do jesieni tego roku. No uważam, że skandal totalny. Ja powiem, proszę Państwa, jedno, nie widziałam dokumentu, nie mogę się autorytatywnie wypowiadać. Na pewno trzymajmy się demokratycznej zasady. Trzeba władzy patrzeć na ręce. Koniec. I tyle. A w razie czego ją zmienić? No to nie jest takie niemożliwe i ani dramatyczne, ani... Także niech się rządzący mitygują. Po prostu. I niech nie robią niczego za naszymi plecami, bo nikt im prawa do tego nie dał. I tyle. Tak jest. Panie doktorze, wracamy do... Wracając do lekcji historii, można powiedzieć, polsko-żydowskiej. Więc proszę Państwa, przed wojną warto to jeszcze w dwóch słowach przypomnieć. Mamy sytuację, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, następujące. Od 20 lat wierchuszka, czyli te kręgi takie zasymilowane, włączone w politykę, pyszczą na Polskę gdzieś tam za granicą. Tu w Polsce życie toczy się takim normalnym trybem. Mieszka nas na naszych ziemiach około 3,5 miliona Żydów, spośród których według spisu 1931 roku 85% żydowskiej ludności nie mówi po polsku, nie zna polskiego języka, żyje w swoim takim zaczarowanym świecie tych żydowskich sztetli, swojej religii. W zasadzie można powiedzieć, że jeśli chodzi o jakieś konflikty, to są sporadyczne, tam getta ławkowe, czy to one są zamieszki na natury i po prostu powiedziałabym gospodarczo-ekonomicznej, nie żadne tam rasowe. No i wybucha 1 września 1939 roku wybucha druga wojna światowa. I tu w zasadzie można powiedzieć, już nie wnikając w szczegóły, bo czasu oczywiście można by, tu trzeba by siedzieć godzinami, żeby Państwu po kolei wszystko powiedzieć, jaka jest postawa Żydów. Postawa Żydów na początku, no to i Polacy, i Żydzi lecą bomby, nikt nie patrzy, kto jest kto. Żydzi są, jak to pisze Ringelblum, przyjmowani do polskich klasztorów, są przyjmowani Żydzi i Polacy i wszyscy, którzy tam w jakiś sposób są dotknięci wojną, czy ranni, czy głodni, czy uciekinierzy. No i w zasadzie to mi tak mija wrzesień 1939 roku. Pod koniec września pada Warszawa. No i w zasadzie rozpoczyna się okupacja Polski. Wtedy w Wojsku Polskim służy kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Z zapisków Ringelblumba wynika, że ci Żydzi, te pierwsze wspomnienia, że byli dobrze traktowani i tak dalej, Polacy idą do obozów jenieckich, a Żydzi wracają do domów. No i ten wrzesień, październik jest newralgiczny, dlatego że tu trzeba pamiętać, z tych kręgów żydowskich niewielka garstka, ale jednak żołnierzy żydowskich włącza się od razu w podziemie. Tak jak nasz Służba Zwycięstwa Polski zostaje powołana w ostatnich dniach września, tak powstaje Żydowski Związek Wojskowy. Początkowo pomysł był, żeby to była jedna organizacja, ale jednak władze Polski i żydowski zdecydowali, że będą to Służba Zwycięstwa Polski, potem przekształci się w ZWZ i Armię Krajową, czyli będziemy mówić o Armii Krajowej, żeby już nie mieszać. Powstaje w 1939 roku jesienią Armia Krajowa i Żydowski Związek Wojskowy. To są głównie oficerowie żydowscy, którzy zawiązują tajną organizację konspiracyjną, dokładnie taką samą jak i Armia Krajowa, która oczywiście ma zamiar walczyć o Polskę i to... Przeciwko Niemcom. Cały czas o tym mówimy. Natomiast jak zachowuje się reszta, można powiedzieć, żydostwa?
I tu przywołam słowa Marka Edelmana, który w pewnym momencie, to się potwierdza w innych żydowskich źródłach, reszta, większość żydostwa polskiego powiedziała tak jak zwykle przez wieki. To nie jest żydowski, ta wojna to nie jest żydowski biznes. Bo zawsze, nawet od średniowiecza, czy później było to uzasadnione, Żydzi byli piątym stanem od handlu, od walki była szlachta. Więc to przetrwało do wieku XX, tu się nic nie zmienia, ta wojna to nie jest żydowska sprawa, Żydzi mają przetrwać i tak dalej. Czyli to generalnie większość Żydów tak do tego podchodzi. Oczywiście Żydzi nie zdają sobie sprawy z tego, że już 21 września na tajnej naradzie wierchuszki niemieckiej są wydane dyrektywy, jak Niemcy mają postępować wobec ludności żydowskiej. Jest tam zapisane w tym dokumencie, że po wejściu na teren Polski, po pierwsze, mają Niemcy powołać Judenraty, to się nazywało, takie samorządy żydowskie podległe dyrektywom niemieckim, a inaczej rzecz ujmując, te Judenraty były przedłużaniem władzy niemieckiej. Czyli w każdym mieście, w dzielnicy żydowskiej ma powstać rada. W Warszawie to było 24 na przykład Żydów. Rada, czyli Judenrat, żydowski samorząd, który będzie wypełniał rozkazy niemieckie, ale będzie też miał władzę samorządową nad Żydami ze zbieraniem podatków włącznie. Następny etap, jaki Niemcy wytyczyli sobie we wrześniu 1939 roku, to jest zgromadzenie Żydów w większych ośrodkach miejskich. Czyli te wszystkie sztetle, te miasteczka mają być zapędzone, Żydzi z tych miasteczek mają być skoncentrowani. Kraków, Lublin, Warszawa, Łódź, później po 1941 roku Lwów i tak dalej. I no tak to się dzieje. Tak to się dzieje, proszę Państwa, że realizują, co jeszcze było w tym dokumencie niemieckim z września 21 roku, bardzo ważne, że ostateczny cel ma być ukrywany przed Niemcami. Oni mają nie wiedzieć, do czego służy skupienie ludności w miastach, stworzenie Judenratów. No i proszę Państwa, zaczyna się właśnie na początku. Pierwsze getto powstało bodajże w Piotrkowie w 1939 roku, a potem 1940 rok, 1941, jesienią 1940 roku powstaje w Warszawie. Warszawskie getto jest największe. No i tu w zasadzie zaczyna się realizacja tych wytyczonych przez Niemców celów. Dlatego, że i to w źródłach żydowskich krzyczą o tym, że na przykład policja granatowa polska, kryminalna, mieli łapać złodziei i bandytów, to też musiało istnieć, nigdy nie parała się tym problemem, żeby łapać Polaków na roboty do Niemiec. Wszystkie łapanki Niemcy osobiście wykonywali, ewentualnie z pomocą Łotyszów czy Ukraińców. Żaden Polak, żaden policjant polski nie był nigdy w to wmieszany i nigdy by tego nie wykonał. No więc zaczyna się ten proces utworzenia Judenratów. Bardzo dobrze to w dziennikach Czerniakowa widać. Złapali Czerniakow, to był Adam Czerniakow, był przedwojennym senatorem, spolonizowanym Żydem, który w pewnym momencie pisze, że bardzo trudno jest i polskość, i żydowskość połączyć. Judenraty, co też ważne, proszę Państwa, to były władze żydowskie, w których zasiadali Żydzi zasymilowani. Czyli Żydzi piszący, mówiący po polsku i mający bardzo często niewiele już wspólnego z tym środowiskiem, jak ja to nazywam, biednych Josków chudych, czyli Żydów religijnych, ortodoksyjnych. I tak było we wszystkich gettach. Nawet bodajże u Ringelbluma jest zapisane, że w roku 1941, czyli już później, przyjechała do Polski, dotarła jakaś tam delegacja z jointu, z organizacji amerykańskich Żydów do gminy żydowskiej i byli zaskoczeni, że w gminie nikt nie mówi po żydowsku.
A Żydzi trzymali się swojego języka. A religijni Żydzi tylko mówili po żydowsku. Natomiast Judenraty to byli Żydzi, którzy mówili tylko po polsku, więc nie było nawet łączności. Więc ten joint stwierdził, że tu mówią wszyscy po polsku, nikt nie mówi po żydowsku. No i tytułem takiego sprawdzianu zapytali, ile liter ma w alfabet hebrajski. Też nie wiedzieli. Potem się okazało, już troszeczkę wybiegam, że na przykład w policji żydowskiej służyło najwięcej adwokatów. No ale powoli te getta, proszę Państwa, zaczynają się formułować, by Niemcy powiedzieli, że mają zbudować granice. Ku mojemu zaskoczeniu przed laty odkryłam, że nie granice, tylko mury, że te mury zostały zbudowane przy aprobacie Żydów i gmina pokryła koszty budowy murów getta warszawskiego. I tu dwa źródła są absolutnie zgodne, bo i Adam Czerniakow i Ringelblum i inne źródła są zgodne co do tego. Dlaczego? Dlatego, że w Warszawie na przykład Niemcy w 1939-1940 roku wypuszczali takich chuliganów, którzy niby nie, takie antysemickie wybryki urządzali i pod tym tytułem. Drugie, te mury w getcie to było przecież realizacja tej idei z 19 roku, o której Państwu mówiłam, że w 19 roku poseł żydowski Grünbaum zażądał autonomii, czyli części każdego z miast, gdzie są dzielnice żydowskie. I w wielu źródłach żydowskich stoi, jak już Niemcy powiedzieli, że będzie getto, że mają sobie otoczyć murami, to w gettach, w źródłach żydowskich stoi, że tu jest bezpieczniej. Tu być może za tymi intramuros, jeden z autorów, czyli wewnątrz murów, my bezpiecznie przeczekamy tę wojnę. Też w źródłach żydowskich jest bardzo ciekawa sprawa, że między rokiem wrześniem 39 a lipcem 42 roku, kiedy na przykład w Warszawie Niemcy przystąpili do likwidacji, do mordowania Żydów masowego, Polacy często zakładali opaski z gwiazdą Dawida, bo opaska chroniła przed wywózką, bo na ulicach były łapanki. Więc Polacy wyciągali wtedy opaskę z gwiazdą Dawida i udawali Żydów. Według wyliczeń żydowskiego historyka Szymona Datnera w pierwszym okresie wojny, czyli między rokiem wrzesień 39 a lipiec 42, bo tak się przyjmuje, że to warszawskie getto to ta granica, od której rozpoczęła się masowa likwidacja, masowe mordowanie Żydów, chociaż to się zaczęło w innych rejonach wcześniej, czyli w ciągu tych 3 lat pośród na 10 ginących obywateli Rzeczypospolitej 9 było Polaków, a tylko 1 Żyd. Te proporcje zmieniają się dopiero właśnie od tego lipca 42 roku, kiedy wyruszają wagony do Treblinki, do Bełżca i innych obozów zagłady. No cóż powiedzieć, te getta, w gettach rządzili Niemcy, Żydzi, i były to formy takiego samorządu. I tu przyniosłam Państwu kronikę getta łódzkiego, jedyny raz wydana po wojnie w 1962 roku. Może do tej kamery? Na Allegro taka kronika getta łódzkiego kosztuje w tej chwili 800 zł, proszę Państwa. Ale my Polacy jesteśmy, nas nie sposób. W tej chwili w Poznaniu i w Zielonej Górze powstało stowarzyszenie takie patriotyczne, które wyda kronikę getta łódzkiego i wyda Ringelbluma, jeśli się to pojawi na rynku. Każdemu z Państwa zainteresowanym warto to przeczytać. To po prostu, to jest wiedza na temat, co było w czasie II wojny światowej. Wstęp do tej kroniki getta łódzkiego napisał profesor Lucjan Dobroszycki, Żyd, historyk. No miałam to szczęście znać go osobiście. Zmarł kilkanaście lat temu.
We wstępie profesor Lucjan Dobroszycki pisze między innymi w ocenie getta łódzkiego w tym wypadku. Oto co zanotował w swoim tajnym dzienniku inżynier Leon Hurwitz, jeden z dobrze poinformowanych i bystrych obserwatorów getta. Życie wewnętrzne getta przypomina ustrój feudalny okresu średniowiecza. Dajmy na to u bogatego bojara rosyjskiego. Wszystko dookoła dworu otoczone jest głębokim mrokiem i bagnami. Chłopi, osobista własność księcia, są tylko maszynami roboczymi. Oni na świat przyszli i żyją wyłącznie po to, by książę mógł czerpać z nich korzyści i zadowolenie. Autor tego dziennika, Leon Hurwitz, księciem nazywa Rumkowskiego. Przewodniczącym Judenratu w Łodzi został Rumkowski. I dalej, to już są słowa profesora Lucjana Dobroszyckiego, powtarzam, Żyda. I to jest straszne, że i badania, i doświadczenia, i przekazy Żydów w tej chwili są tak fałszowane. Profesor Lucjan Dobroszycki napisał: system zarządzania gettem łódzkim kształtował się na podobieństwo Niemiec hitlerowskich, proszę Państwa. Czyli w getcie łódzkim był zamordyzm. Rumkowski był panem i władcą. W warszawskim getcie Czerniakow był człowiekiem inteligentnym. On osobiście nie znęcał się nad swoimi podwładnymi, ale jak popatrzymy na jego dzienniki, to od bodajże ostatni raz widział się z prezydentem Starzyńskim 2 października, a potem przesiaduje cały czas już gestapo i pertraktuje i granice getta, i warunki życia. I pod datą 19 maja 1941 roku, i żadni kłamcy historyczni, kłamcy tego już nie zmienią, pod tą datą 19 maja 1941 roku Adam Czerniakow, czyli przewodniczący getta warszawskiego, pisze: dziś z rąk Judenratów, z rąk Niemców otrzymałem nominację na stanowisko burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie. Jeśli teraz popatrzymy to, co powiedziałam i o czym świadczą źródła, że w 19 roku Niemcy byli, Żydzi byli, niektóre środowiska, głównie te spolonizowane, byli oburzeni, że nie daliśmy im autonomii. Marzenie przez 20 lat autonomii i pod okupacją niemiecką tak to zaczyna wyglądać. Jak popatrzymy na te źródła, zanalizujemy, na czym ta autonomia ma polegać. Otwierane są szkoły, oczywiście kina, teatry. W pewnym momencie Żydzi chcą otworzyć kasyno w Warszawie, Niemcy się na to nie zgadzają. Jeżdżą żydowskie tramwaje, jest żydowska poczta, jest żydowska policja. Przepraszam, wpadłem słowo. W Warszawie być może się nie zgodzili, ale w łódzkim getcie było kasyno. No, być może. Nie dotarłam, ale nie wszystko wiem. Więc z zapisków Czerniakowa wynika, że zgłosiła się grupa Żydów, żeby założyć kasyno. Niemcy powiedzieli, że jednak nie, to jest czas wojny. Rumkowski w Łodzi wydał nawet swoje pieniądze, haimki tak zwane, bo on miał na imię Haim Rumkowski i te pieniądze były nazywane haimkami. Następna sprawa, to co zaplanowali Niemcy i co postanowili przeprowadzić, to jest przesiedlenie tych małych żydowskich wspólnot do większych ośrodków. No możecie sobie Państwo wyobrazić, i to było, uważam, destrukcyjne dla Żydów w sposób straszliwy. Nie myślę o tej zasymilowanej wierchuszce żydowskiej, biedotych, tylko myślę o tych zwykłych, biednych Żydach, szewcach, krawcach, u których nasi dziadkowie i pradziadkowie robili buty, sprzedawali im cielęta i po prostu przyjeżdżali, i to ciekawe, że tego nie wykonali Niemcy. To wykonywały Judenraty. To wykonali sami Żydzi, dlatego że jest w zapiskach Czerniakowa i w innych źródłach,
że na Śląsku na przykład, że Niemcy chcieli ściągnąć tam do Sosnowca czy do któregoś getta. Nie, Żydzi powiedzieli, że oni sami to, mi to przeprowadzą. Na przykład w Otwocku Żydzi nie chcieli przenosić się do Warszawy. No bo proszę Państwa, wyobraźcie sobie teraz, wy macie dom, macie dzieci, macie garki i łóżko i nagle macie spakować dwa tobołki i przenieść się do jakiegoś większego miasta. Żydzi nie chcieli, bo wiedzieli, że tam nie mają pracy, nie mają, będą głodować i to będzie straszne. Policja żydowska wezwała na pomoc gestapo. I gestapo ostro Żydów z Otwocka po prostu pobiło, zagoniło do Warszawy. I teraz Warszawa rośnie do 500 000 ludności. Ludności, która z natury rzeczy była biedna, a teraz pozbawiona swoich straganików, swoich możliwości zarobku, po prostu zaczyna głodować. I w 1941 roku bodajże wychodzi gazeta żydowska, Ghetto Zeitung. I tam przeczytałam w tej gazecie żydowskiej, piszą, bo tak jak powiedziałam, to były samorządy. One mogły nakładać też podatki na ludność. Że nigdy w wielotysięcznych dziejach Żydów nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek rząd opodatkował chleb. W getcie warszawskim został gmina żydowska, czyli Judenrat, opodatkował kromki chleba. I zaczyna się straszny głód. Oczywiście w getcie. No i tak to trwa do wiosny 1942 roku, właściwie w Warszawie do 22 lipca. 22 lipca. Wracając już, kończąc jak gdyby sprawę tych autonomii, to jeszcze chciałabym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Wszystko wskazuje, źródła wskazują na to, że Adam Czerniakow to był przyzwoity człowiek jednak. Myślał, że no, są jakie warunki, jakie są, wykorzystajmy je do zbudowania jakiejś formy autonomii. Niemcy dłużej niż kilka lat w Polsce nie posiedzą, bo od 1000 lat nigdy im się nie udało. A jeśli stworzymy jakąś namiastkę autonomii, to postawimy Polaków przed faktem dokonanym, na uznanie dla tego człowieka, który być może popełnił błąd polityczny, bo na przykład są ukrywane przez współczesnych kłamców historycznych źródła, między innymi Bednarczyk, który niedługo też się ukażą wspomnienia Bednarczyka, i wspomnienia innego Żyda, który zostawił zapiski w Izraelu i inne, że Czerniakow jednak utrzymywał kontakt z tym żydowskim związkiem wojskowym, czyli taką armią podziemną żydowską. I choć inni mówili, że on się tak bał tej konspiracji, był ostrożny, ale jednak te kontakty utrzymywał. No, w każdym razie o Czerniakowie być może popełnił błąd polityczny i zrozumiał to na pewno 22 czerwca, 40 lipca 1942 roku, kiedy Niemcy przyszli do niego z dokumentem, który miał podpisać, z dokumentem, który na podstawie którego Żydzi mieli być wywiezieni. Wiadomo było, że na śmierć. Adam Czerniakow nie podpisał tego i popełnił samobójstwo. Ale przewodniczący Judenratu we wszystkich miastach, miasteczkach w Polsce podpisali i brali udział w eksterminacji swojego, w mordowaniu swojego narodu. Taką postacią symboliczną i najbardziej bodaj obrzydliwą jest ten Rumkowski z Łodzi. W pewnym momencie Rumkowski wydał rozkaz, żeby na śmierć, bo on miał ideę, że getto ma być produktywne, czyli ma produkować, ma być przydatne Niemcom. Więc nieprzydatne w społeczeństwie są dzieci i ludzie starzy. Więc w pewnym momencie wydał najpierw rozkaz, że trzeba wszystkich starców powyżej 60 roku, wiedział, że do hełma i na śmierć, wydał na śmierć. A potem swoim podpisał zgodę na wywiezienie wszystkich dzieci do 10
roku życia. Zachowało się nawet, znalazłam zdjęcie z mojej książce, jak nauczycielki prowadzą na śmierć te żydowskie dzieciaki do wagonów, wiedząc, że... Jaki los ich spotka. Jaki los ich spotka. Efekt jest taki, jeśli chodzi o getto łódzkie, że z 250 tysięcy Żydów w getcie łódzkim ocalało bodajże 867 albo 78. Wszyscy zginęli w Oświęcimiu. Legenda żydowska głosi, że jak Rumkowskiego przywieźli do Oświęcimia, to Żydzi, którzy obsługiwali krematoria, po prostu wrócili go do ognia żywcem. I tak, tak to wyglądało. I jest, powstaje pytanie, i do dziś toczą się wśród historyków żydowskich i religijnych dysputy. Czy Rumkowski miał prawo tak się zachować, czy nie miał prawa? I tu dotykamy, proszę Państwa, narzekamy na siebie, my Polacy. Przestańmy narzekać, naprawdę. Proszę Państwa, plotki się mówią o Solidarności Żydowskich i innych bzdurach. Zacznę od końca. W roku 1950 w Izraelu wyszła ustawa o ściganiu zbrodni wojennych na Żydach. Artykuł 10 i 11 brzmi bardzo ciekawie. Jeśli przed sądem Izraela stanie Żyd, któremu udowodniono, że wydał na śmierć czy zamordował tylu Żydów, ale ten Żyd powie, że zrobił to po to, żeby ratować inną grupę Żydów. I następny paragraf, jeśli przed sądem Izraela stanie Żyd, który ma krew na rękach własnych braci, ale powie, że tak, zamordował ich, wydał na śmierć i tak dalej, współpracował z Niemcami, ale powie, że zrobił to dla ratowania własnego życia, z sądu Izraela wychodził wolny. I mamy rok 2019, żaden żydowski zbrodniarz nie został nigdy ukarany. Choć żydowskie źródła zapisane w czasie wojny krzyczą. Ci Żydzi, zamordowani Żydzi, krzyczeli, jeśli ktokolwiek z nas przeżyje, trzeba ich wszystkich ukarać, postawić pod sąd. A dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że, i tu dochodzimy do początku, mówiłam wam Państwu, że nie ma cywilizacji judeochrześcijańskiej. Oprócz innych rzeczy, to, co w ogóle czyni naszą cywilizację zachodnią, zbudowaną na filozofii greckiej, rzymskim prawie i chrześcijaństwie, zupełnie nie łączno z judaizmem. W wypadku wojna pokazała, że, o czym oczywiście Polacy specjalnie nie wiedzieli przez wieki, bo i po co, że Żydzi mają... Żydzi mają dwa prawa, które po prostu powodują, że nie ma możliwości mówienia o judeochrześcijaństwie. Pierwsze prawo powstało w II wieku po Chrystusie. Mówi, że w sytuacji zagrożenia Żydzi mogą poświęcić życie części wspólnoty dla ratowania innej części. No więc dysputy toczą się do dziś między Żydami. Czy Rumkowski miał prawo poświęcić na śmierć najpierw, załóżmy, bezdomnych, potem chorych, potem starych, potem dzieci i tak po kolei, żeby ratować resztę. No to z tego ćwierć miliona ludzi zostało mu kilkuset. No i są do dziś wśród Żydów obrońcy, że tak, on zachowywał się zgodnie z tym prawem. Dziękuję. Także, proszę Państwa, codziennie powinniśmy się modlić, że nie mamy takiego prawa, że w razie czego, jak wróg napada, to jednak my się trzymamy razem, a dzieci nasze dostaje od wieków wtedy, jak zabije ojców, matki, dziadków, babki, to wtedy wróg dostaje dziecko, tak? To jest zasada zupełnie w Europie, nie znam przypadku takiego jak w Łodzi, żeby można było oddać dzieci na śmierć. No i drugie prawo, na mocy którego Żyd ma obowiązek przede wszystkim ratować swoje życie, jest trochę bardziej skomplikowany, dlatego że odwiecznie prawa żydowskie to jest 613 przykazań. Strasznie dużo, proszę Państwa. Na samą myśl, jak pomyślę, że 613 przykazań... Nauczyć się jeszcze stosować? I stosować. Ale czystych praw...
trzy z tych przepisów, trzy prawa spośród tych 613 są takie, że Żyd powinien ponieść śmierć raczej niż dopełnić tego czynu. To jest obowiązek uświęcenia imienia Bożego i nazywa się to po hebrajsku Kiddush Hashem, czyli Żyd ma obowiązek umrzeć raczej niż dopuścić się bałwochwalstwa, wszelkich form związanych, nieczystości, czyli lubieżności i takich spraw, i zabicia człowieka. Nie wolno zabijać ludzi bezkarnie. My jesteśmy tu wolniejsi, dlatego że święty Augustyn w IV wieku ustanowił w zasadzie takie społeczne zasady, według których żyjemy do dziś, nie do końca mając świadomość, że to jest to. Na przykład święty Augustyn napisał w IV wieku, że sprawiedliwe są tylko wojny obronne. Czyli my chrześcijanie nie mamy prawa napadać, ale bronić nam się wolno. My chrześcijanie, czego też bardzo ciekawe, nie rozumieją tego Rosjanie zupełnie, bo w Rosji trzeba rozkaz wykonać. Święty Augustyn powiedział, że żołnierz w czasie wojny ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu, jeśli jego działanie nie mieści się w 10 przykazań, niech albo dotyczy. U Żydów niestety tego nie ma i jest bezwzględnie. To Kiddush Hashem to na przykład bałwochwalstwo, że nie wolno obrażać Boga czy wierzyć w innego Boga. Dla Żydów w czasie wojny jedynym ratunkiem było na przykład przyjąć metrykę chrześcijańską, udawać katolika, tak? Udawać katolika. Dla religijnego Żyda to już było niedozwolone. Czyli też musimy mieć świadomość. Ja na przykład jak badałam ten temat, to byłam zaskoczona, bo z jednej strony mamy tak, to straszne okrucieństwo policjantów żydowskich, którzy mordowują, prowadzą na śmierć swoich braci, wydają ich. I z drugiej strony w małych miasteczkach, bardzo często w relacjach już Polaków, ale z tamtych czasów i to jeszcze na przykład jak badałam, robiłam badania do dzieci żydowskich w klasztorach, zapamiętałam taki moment, jest to w Ostrowcu Świętokrzyskim. Żydzi szli ze śpiewem religijnym Szma Izrael, taka najważniejsza pieśń, na czele rabin, i Żydzi, starcy i dzieci prowadzą, idą zupełnie się nie broniąc. Idą na śmierć i starszy Żyd zobaczył, że za firanką stoi siostra po prostu. Rzucił jej dzieciątko po prostu i powiedział, ratujcie, to już wasze. Oni szli na śmierć w imię Kiddush Hashem, bo bardzo mądrze to teologicznie i opisała na podstawie źródeł żydowskich. Książka też ukaże się niedługo. Ciekawe, że książki tej obiecał minister Gowin, że tę książkę wyda. Cisza, ona się i tak ukaże. To jest książka o tych właśnie dwóch prawach młodej Żydówki polskiej, Judyty Ester Kohn-Lewinowskiej. Może pan redaktor kiedyś ją zaprosi do państwa. I zrozumiałam to dopiero właśnie, to zrozumieć to można wiedząc o tym Kiddush Hashem. Ci Żydzi w małych miasteczkach decydowali, że nie wolno im obrażać Boga. Oni muszą umrzeć. Widocznie Bóg tak chciał. Ustawiali się w szeregi, na czele szedł rabin w tych tałesach, strojach religijnych, wierchuszka cała gminy żydowskiej z niemowlętami i szli na śmierć w imię uświęcenia imienia Bożego. I ci Żydzi są męczennikami, bo w judaizmie jest też bardzo, tak jak i u nas, to jest wspólne. Jest kult męczenników. Żyd, który nie dopuści się tego grzechu i zginie za Boga, jest męczennikiem, tak samo jak i u nas. Więc trzeba rozumieć II wojnę światową w Polsce i zagładę Żydów właśnie w ten sposób, że byli Żydzi religijni, którzy szli na śmierć i są męczennikami. Nikt im tego męczeństwa nie odbierze. Czy nam się to prawo podoba, czy nie. Takie było ich prawo. Oni jednak
w imię Boga ponieśli śmierć. I teraz jest ta druga grupa, powiedziałabym, żydowskich morderców, bo te wszystkie judenraty i cała ta wierchuszka i policja żydowska, to są po prostu mordercy własnych braci, nie? Nie łudźmy się. Teraz, od 20-30 lat, po świecie hula teoria, że wszyscy Żydzi są męczennikami. Nie. Ja piszę w książkach i też wpadłam na to, co Judyta, tylko ona od strony teologicznej pokazała. Męczennikami są tylko ci Żydzi, którzy poszli na śmierć w imię Boga, w imię Kiddush Hashem. Reszta to są mordercy, którzy potem z reguły zginęli z rąk Niemców, tak jak Gronkowski, ale im miano męczenników nie przysługuje. Więc mamy to prawo Kiddush Hashem, uświęcenie imienia Bożego, w imię którego część Żydów szła na śmierć. Bardzo ciekawe teologicznie, dlatego że w czasach II wojny światowej niektórzy rabini przestawili to, jak teologicznie to u Żydów wszystko można przestawić. To prawo Kiddush Hashem, czyli uświęcenia imienia Bożego, powiedzieli, że nie jest w czasach tej wojny tak ważne. Powiedzieli, że ważniejsze jest prawo Kiddush HaChaim, czyli uświęcenie mojego życia. Czyli część, chciałabym to skomplikowane, ale chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali, że jeśli mówimy o Żydach polskich, którzy wymordowanych w czasie II wojny światowej, to większość z nich poszła, religijnych Żydów, poszła na śmierć w imię uświęcenia imienia Bożego. A Żydzi zasymilowani głównie mordowali w imię imienia uświęcenia swojego życia. I tyle. To uświęcenie swojego życia nazywa się Kiddush HaChaim. Więc i teraz się po prostu próbuje to zafałszować, ukryć to wszystko. Stąd na przykład mój to, że Żydzi chcą to ukryć, ale się nie dziwię, ale że władze polskie ukrywają, bo na przykład w tym filmie moim, który jest na indeksie, jest zakazany, Marysia Klein mówi, że byli rodzice, którzy byli gotowi posłać na śmierć swoje dzieci, żeby ratować siebie. Czyli to byli rodzice, którzy działali w imię Kiddush HaChaim. I teraz już minęły lata, mogę to powiedzieć, że osoba, która to mówi, dokładnie tego doświadczyła. Miała 10 lat, jak usłyszała rozmowę rodziców, że my przetrwamy, ale z nią trzeba coś zrobić, bo przez nią stracimy życie. Niewyobrażalne. Po wojnie rozstała się z rodzicami i do śmierci ich nie zobaczyła. Także to były fakty, to było stosowane prawo na co dzień, więc zawsze w tych wypadkach mówię, proszę Państwa, zacznijmy doceniać swoją religię, swoją kulturę, swoją cywilizację i to, że jesteśmy Polakami. Bo naprawdę to było straszne. Czyli w czasie wojny obowiązywały te dwa prawa i to chcą ukryć Żydzi oczywiście dziś, bo no to pokazuje właśnie, co się działo, pokazuje skalę zbrodni żydowskich na własnym narodzie. Jeśli dodamy do tego 150 tysięcy Żydów w mundurach armii Hitlera, no to przepraszam, jest dużo do ukrycia. Ale już strasznie długo mówimy, to już prawie godzina. Ja się zasłuchałem, nawet nie chciałem przerywać. Prawie doktor, godzina to chyba już, proszę Państwa, na dziś starczy wielki czwartek. No tym bardziej, że jeszcze czekają nas pytania. Ale to za moment. Czyli temat, co się działo z Żydami w okupacji na terenach zajętych przez Sowietów, rozumiem, zostawiamy na... No tak, oczywiście. No, ja tylko jeszcze powiem jedno zdanie. Mhm. Proszę Państwa, cała moja wiedza i nasza wiedza na temat tego, co działo się w gettach, to jest wiedza niepodważalna dlatego, że pochodzi ze źródeł żydowskich. Szczerze powiedziawszy, Polacy nie mieli pojęcia, co się dzieje w gettach, dlatego że jeszcze getto warszawskie trochę handlowało, tam przemycali Polacy to ubranie, ta żywność, Żydzi uciekali, ale na przykład getto łódzkie było szczelnie zamknięte.
według tejże kroniki, bo to jeszcze jest drugi tom, do getta łódzkiego dostało się tylko dwóch chrześcijan. Jeden Polak, fryzjer, oczywiście został przez żydowską policję oddany Niemcom, stracony. I drugi przypadek, czasem tak sobie myślę, młody chłopak, 21-22 lata, miał narzeczoną, bo do Łodzi przywozili Niemcy Żydów z Pragi, z Niemiec i innych, i przetransportowali z Pragi rodzinę żydowską, no Żydów praskich, w tym rodzinę żydowską, między innymi narzeczoną tego Polaka, tego chłopaka, Czecha z Pragi. On przedostał się z Pragi do Łodzi, przedostał się przez mury getta, został złapany przez policję żydowską i ślad po nim zaginął, czyli zginął, został zastrzelony. I jeśli Państwo mówią, że w getcie Polacy cokolwiek robili, nie było policji, policja polska nie miała prawa wstępu do getta i oni i tak to wyglądało właśnie, już nie przedłużając dzisiaj. I, czyli tak, zrobimy, proszę Państwa, teraz tradycyjnie chwilkę przerwy. Dobrze, i potem odpowiem na pytania. Na pytania, tak. Ja chciałem ze swojej strony podziękować. No przed chwilą była chyba rekordowa ilość osób na żywo. 602 osoby. O, dziękuję Państwu. Mnóstwo Państwa, bardzo, bardzo dziękujemy. No i oczywiście muszę z racji obowiązku przypomnieć o tym, że prosimy o subskrypcję naszego kanału. Tak, w momencie jak się taki kanał zasubskrybuje, to warto jeszcze po prawej stronie jest taki dzwoneczek. Co ten dzwoneczek oznacza? On oznacza, że jeżeli będzie nowy program u nas na kanale, to Państwo dostaniecie zawiadomienie. Bardzo polecam tą metodę. No i tradycyjnie proszę o wpłaty, a z mojej strony to już tyle, bo pani doktor będzie za chwilę sama odpowiadała na pytania, czyli życzę Państwu szczęśliwych, spokojnych świąt i do zobaczenia po świętach.
na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, czy to prawda, że Żydzi z Nowego Jorku w czasie wojny pisali listy do Hitlera z prośbą, żeby więcej Żydów nie przebywało do USA z obawy przed konkurencją. Czy coś wiadomo w tej kwestii? No proszę Państwa, ja takich listów jako historyk w rękach nie miałam, więc nie mogę powiedzieć, czy pisali akurat Żydzi z Nowego Jorku. Prawdą jest, że był statek, który tułał się pomiędzy różnymi krajami, trafił do Ameryki, nie przyjęli go, tych ludzi i wrócili po to, żeby zginąć w Europie z rąk Hitlera. Na pewno odmówiła Szwecja, odmówiła Ameryka i inne kraje, więc jeśli chodzi o amerykańskich Żydów, to dla mnie to jest po prostu najbardziej obrzydliwe, dlatego że, proszę Państwa, amerykańscy Żydzi nie zrobili nic dla ratowania naszych polskich Żydów. Najlepszym takim dowodem namacalnym, którego sama doświadczyłam, to są te dzieci żydowskie, biedne dzieci żydowskie. Jedyna organizacja Żydów amerykańskich nastawiona na ratowanie żydowskich dzieci powstała, proszę Państwa, w roku 1946. Czyli wtedy, kiedy wszystkie uratowane żydowskie dzieci z narażeniem, głównie dzieci polskich Żydów, z narażeniem życia Polaków zostały uratowane. To wtedy oni założyli organizację, Fundacja Tensera założyła w Nowym Jorku organizację, która miała wyrwać te żydowskie uratowane dzieci z rąk Polaków. Pan Michael, czy pani kojarzy książkę Perechodnika Spowiedzi, czy może ją pani polecić? Pozdrawiam. No tak, to książka Perechodnika. Perechodnik to jest policjant żydowski, który spowiada się z tego, że prowadził, wyłapywał swoich braci i prowadził na śmierć, ładował do wagonów. Nie ma żadnej możliwości dla mnie uratowania się od zbrodni. To była zbrodnia przeciwko braciom swoim i żaden perechodnik tego już nie będzie w stanie nam wyjaśnić. Oczywiście perechodnik, tak jak i wielu Żydów, mówi, że robili to, bo mieli nadzieję uratować swoje własne życie, ale czy człowiek ma prawo ratować swoje życie kosztem życia innych ludzi, dzieci, to nie jest pojęte. Pan Adaś Miałczyk. Dlaczego Żydzi są zawsze 3 kroki przed nami? Nie, proszę Państwa, no nie, jak są 3 kroki przed nami? Oni są 3 kroki za nami zawsze, proszę Państwa. Naprawdę już, a może przed nami byli jedynie w XIV wieku, kiedy zaczęli się osiedlać na polskich ziemiach, bo te 3 kroki, można powiedzieć, że różnica była taka, że my byliśmy narodem wtedy niepiśmiennym, a oni znali hebrajskie litery. Nigdy nie byli i nie są. Jedyny moment naszych tysiącletnich, czy też mit o tysiącletnich, tak naprawdę osadnictwo Żydów to jest XIV wiek i tam nawet jak politycy mówią o tysiącletniej wspólnej historii, czy teraz tam w Polin jakiś pseudohistoryk indoktrynuje polskie dzieci, a ziarno, katolickie ziarno to puszcza, to nie powtarzajmy tych bredni. To tylko wtedy byli 3 kroki przed nami, bo my potrzebowaliśmy jeszcze tam 200 lat, żeby się zacząć uczyć i pisać, czytać. Nie, no. Czy przed nami? Wykorzystywali sytuację, no. Wykorzystali te Żydzi, którzy w 1939 roku uciekli na wschód. Nie wszyscy oczywiście, ale Żydzi, głównie komuniści, wrócili w 1944 i objęli władzę. No i co im z tego wyszło? No mamy z resztką kłopot do dziś, ale nie. Nie mówmy tego, że są 3 kroki przed nami.
my od tysiące lat utrzymujemy państwo pomiędzy barbarzyńcami, Niemcami, a schizofrenikami, Rosjanami, również barbarzyńcami. Trwamy na swoich ziemiach i a Żydzi, bo tak rozmieniamy się na drobne, a to Azari to powiedziała, a Netanyahu to powiedział. Żydzi stracili w roku 134 upadło powstanie Bar Kochby i trzeba było blisko 2000 lat, żeby przy pomocy innych powołali swoje państwo i życzę Izraelowi jak najlepiej, ale ta ich polityka nie wiem do czego doprowadzi. Pan Szczepan, pani, co powodowało, że Żydzi byli po kolei wyrzuceni z kolejnych krajów Anglii, Hiszpanii, Francji, Rosji i co powodowało niechęć do tej nacji? No po pierwsze, Polacy, Słowianie, mamy taką łagodność do innych narodów. No takie, powiedziałabym, to takie z XVI wieku, można powiedzieć, humor. Siedzi na wzgórku pleban i dziedzic. No i pleban mówi do dziedzica, popatrz, tam ten, co orze, to jest heretyk, to on przystał do lutra. Na co dziedzic mówi, oj plebanie, napij mi się lepiej piwa. A co nas to obchodzi, w co kto wierzy? Najlepszym dowodem, jak państwu ktoś mówi, że my jesteśmy te bzdury, które lewica teraz wygoduje, że jesteśmy homofobami, rasistami i tak dalej. Jesteśmy w Europie jedynym narodem, który nie prowadził wojen religijnych. W 1573 roku nasz Sejm uchwalił warszawskie, nazwane to było warszawską, Konfederacja Warszawska uchwaliła, że nigdy w Polsce nikt z powodu innego wyznania prześladowany nie będzie. I tak to jest od czasów, kiedy Polska istnieje, po dziś dzień. A dlaczego byli wyrzucani z kolejnych krajów? No to z powodu tego właśnie, że mieli inną religię, inaczej się ubierali, byli dziwakami, jak się tak popatrzy z punktu widzenia Europejczyka. No i byli agresywni gospodarczo, trzeba powiedzieć, że my Polacy też musieliśmy jakoś to ograniczać. Nie wiem, może już mówiłam tutaj, ale jeśli to powtórzę, bo to jest bardzo ciekawa historia właśnie z naszych dziejów, czyli Żydzi w Krakowie tak na serio w większych ilościach zaczęli się osiedlać za czasów Kazimierza Wielkiego, czyli to jest wiek XIV, dwa przywileje, dwa królewskie, to jest rok 1334-1364. Mija 100 lat, pod koniec roku wieku XV, królowie i magnateria chcą odbudować Uniwersytet Warszawski, przepraszam, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Okazuje się, że duża część Krakowa, ta gdzie teraz stoi Kolegium Novum, Kolegium Maius, to wszystko, ulica Świętej Anny, to wszystko już jest zajęte przez Żydów. Tam są żydowskie domy, cmentarze i tak dalej. W rynku wszystkie sklepy zajęte są przez Żydów. Polscy rzemieślnicy, krawcy, szewcy nie mają gdzie handlować, gdzie pracować. No i rzeczywiście wykorzystano wtedy król i duchowieństwo i cały Sejm już wykorzystał sytuację, że w roku, bodaj mogę się mylić, rok 1493 albo 4 przyjeżdża do Krakowa tureckie poselstwo na wielbłądach. Ktoś zapruszył ogień, spaliły się sukiennice. Król wykorzystał ten moment, oskarżył, że to Żydzi podpalili i wygonił ich na Kazimierz. Czyli 15 minut drogi spacerkiem, jak państwo będziecie w Krakowie. Wygonił Żydów na Kazimierz, no i zwolniły się te wszystkie tereny, na których rozbudowany został Uniwersytet Jagielloński. I wracając do pana
pytania po prostu Polacy wyrzucili Żydów na Kazimierz, a Anglicy, a Francuzi, a Niemcy wyrzucali ich z kraju, ze swoich krajów. Palili na stosach, mordowali i tyle. To jest ta różnica między polskim antysemityzmem jak okrucieństwem i zachodnim. A dziś mamy w XXI wieku i Francuzi opowiadają, że my jesteśmy antysemitami. Bardzo piękne. Ale nie przejmujmy się tym, mamy czyste sumienie, mamy piękną historię. Następne pytanie. Jaki jest największy problem z kłamstwem w Jedwabnym? Czy tej zbrodni dokonali faktyczny Polacy i tylko liczba ofiar może się nie zgadzać? Czy jest tam drugie, głębsze dno wydarzeń? I wie pan, trudno powiedzieć, nie wiadomo kto, znaczy na pewno za Jedwabne, za zbrodnie odpowiadają Niemcy, bo Polski jako państwa wtedy już nie było od niemalże 2 lat. Od 1939 roku państwa polskiego nie było na mapie świata. I w lipcu 1941 roku władze w miasteczku Jedwabne i na całych tych terenach sprawowali Niemcy. I czy faktycznie dokonali Polacy? No nie sami, ale być może brali udział Polacy. Ale jest i tylko liczba ofiar może się nie zgadzać, proszę pana. Gross pisze, że tam 1600 Żydów Polacy zamordowali, a ja byłam zresztą z przedstawicielką gminy żydowskiej z Radiem Wnet w Jedwabnym i gdyby tam miało się zmieścić 1600 osób, Żydów, to musiałoby na metrze kwadratowym być 12 ludzi. No ja kiedyś powiedziałam, dalej to podtrzymuję, że tam może 1600 krasnoludków by się zmieściło, nie ludzi. Czy jest drugie, głębsze dno wydarzeń? Nie wiem, proszę pana. Myślę, że mogę z całą pewnością powiedzieć o wydarzeniach od roku 2000, że książka Grossa, z bólem to mówię, przy udziale władz Rzeczpospolitej Polskiej jest wykorzystywana do szkalowania Polaków. I tyle. I to jest najważniejsze wydarzenie. Bo być może, ja zresztą napisałam to, być może rzeczywiście Polacy uczestniczyli, zainspirowani przez Niemców, czy za przyzwoleniem Niemców, uczestniczyli w zbrodni. Być może Polacy sami sprowokowali tę zbrodnię. Może, ale to dopiero się okaże po ekshumacji, dlatego że ekshumacje, no po prostu, proszę państwa, dadzą odpowiedź na pytanie. Jeśli ci Żydzi zostali zastrzeleni, to będą po prostu przestrzelone czaszki czy kości. Jeśli zostali zabici siekierami, no to też będą ślady siekier. I wtedy będzie można powiedzieć, że jeśli ludzie mają dziury w czaszkach, bo od kuli, to na pewno nie zrobili tego Polacy, dlatego że Polacy przy Niemcach, żaden Polak nie wyciągnął broni. No to nie były te czasy. Być może Polacy dokonali tej zbrodni, bo w książce Jedwabna Anatomia Kłamstwa opisałam, co się działo w Jedwabnym przez te 2 lata sowieckiej okupacji. No tam po prostu władzę przejęli Żydzi i 250 osób z maleńkiego Jedwabnego Żydzi wysłali na Sybir. Ja mam 3 dzieci, proszę państwa, i mam wnuka i wiem, że gdyby ktokolwiek skrzywdził moje dziecko, poszłabym i zabiłabym. Więc nie mnie sądzić, ale kogokolwiek. I nie mówię, że zrobili to, że tego nie zrobili Polacy. My musimy wiedzieć. Musimy mieć dowody. Jeśli okaże się, dowody wskażą, że to Polacy, pierwsza pójdę i przeproszę. Ale dopóki nie mamy dowodów, to kłamstwo jedwabińskie, pamiętajmy, ciąży nie na Żydach, bo to Żydzi przynieśli mi ekspertyzę prawa i religii żydowskiej, która nakazuje ekshumacji. Za to kłamstwo odpowiada rząd, że odpowiadają rządy Rzeczypospolitej Polski od roku 2001 do roku 2019. Jak długo jeszcze? Nie wiem. I do czego to prowadzi? Pan Szczepan.
czy słowo Ham ma związek ze słowem Haman, tak jak nazywali Żydzi określając Polaków? Nie, Ham to jest biblijne słowo. Wywodzi się od Biblii, ale nie ma zupełnie związku z Hamanem, bo Haman pisze się przez samo H i jest to imię po prostu takie perskie po prostu. Gdzie jest nieocenzurowane archiwum Ringelbluma? Nieocenzurowane archiwum jest mniej istotne. Najważniejsze, proszę pani, jest dla nas, bo archiwum jest po prostu często pisane po żydowsku, nieczytelne dla nas. Natomiast ja polecam, i to powinno być w każdej większej bibliotece, kronika Emanuela Ringelbluma, kronika getta warszawskiego, gdzie są jego zapiski, przetłumaczone bardzo dobrze w 1982 roku. Też nie ma tego, trudno to dostać, ale powtarzam, w każdej większej bibliotece pani dostanie i to jest niesamowita lektura. Człowieka, który został oczywiście zamordowany przez Niemców, więc Ringelblum to jest kolejny głos zamordowanego Żyda, tak? On się nie cenzurował, jego nie ocenzurowano i warto to przeczytać. Zof Hux. Czy znam relację z książki Zagłada Żydów w Krakowie Biebersteina o tym, jak Żydzi mieli możliwość wyjścia z getta, dostali od Niemców wolną rękę, mogli iść gdzie chcieli i zostali. I nie umiem się ustosunkować do tej książki, ponieważ jej nie czytałam. Nie wiem, czy to teza, że dostali od Niemców wolną rękę i mogli iść gdzie chcieli. W czasie wojny to nawet było niemożliwe, bo no co to znaczy, Niemcy dali im wolną rękę? Gdzie mogli pójść? Jak oni też byli zapędzeni z małych miasteczek do Krakowa, nie mogli wrócić do swojego miasteczka, nie mogli poruszać się po polskich drogach, więc wydaje mi się, że, ale powtarzam, nie czytałam, ale wydaje mi się to bardzo takie nieprawdopodobne, no ale różne rzeczy nieprawdopodobne w czasie wojny się zdarzały. Marian P., ironiczne pytanie. Czy w Polsce obowiązuje prawo żydowskie, czy prawo polskie? No nie idźmy, proszę Państwa, tak daleko. Jednak obowiązuje ciągle prawo polskie, proszę Pana. Dlatego, że gdyby ktoś napadł, mieszkam w Lublinie, gdyby ktoś napadł na Lublin czy na Polskę, to ja wiem na pewno, żebyśmy bronili swoich dzieci, że zachowywalibyśmy się tak, jak przez 1000 lat nasi przodkowie, jak pod Grunwaldem, jak prawo polskie obowiązuje. Natomiast władze nasze próbują ugrywać jakieś ciemne interesy, również niestety ze zgrozą stwierdzam obecne władze. I zadaję sobie pytanie, czy to jest głupi strach, głupota i niewiedza, czy zdrada? No już tu powiedziałam w tym programie. Niestety każdej władzy trzeba patrzeć na ręce i obecnej też. Jak się pisze te dwa prawa żydowskie, poświęcenie się dla Boga i innych braci, ratując siebie? Chętnie skopiuję i podrzucę Żydom w Nowym Jorku. Ja, proszę pana, czy pani pisze o tym w moich książkach? No trudno mi teraz napisać, bo nie mam tu możliwości. Kiddus, SHH, myślnik, Shem, S. CHM. Kiddush Hashem i Hilul Hashem. Kiddush Hashem to jest o uświęcenie imienia Bożego i to Żydzi w imię tego umierali jako męczennicy i drudzy Żydzi w imię prawa Kiddush Hachaim, czyli ratowania swojego życia, mordowali innych Żydów. Pan Przemysław. Skąd brał się tak silny kult sadyków, na przykład z Leżajska, Lelowa czy Bobowej, że co roku odbywają się pielgrzymki do ich grobów. Ja, proszę pana, tu umówiłam, wydaje mi się, o tym
że w roku 1770 Balszem Tow, rabin z Podola, powiedział swoim Żydom, żeby rzucili księgi, żeby porzucili ten klasyczny judaizm i właśnie narodziła się wtedy odłam judaizmu nazywany hasydyzmem, hasydym. I po prostu u hasydów, oprócz tego, że u Żydów zawsze rabin jest takim papieżem wspólnoty, można powiedzieć, bo w judaizmie nie ma takiej struktury hierarchicznie jak u nas w kościele, tylko każdy rabin po swojemu uczy Żydów. No i po prostu w pewnym momencie mniejsze gminy wybierały cadyków. Cadyk to jest widzący, ten, który ma bezpośrednią łączność z Bogiem. Ten, który może uzdrawiać, ten, który widzi przyszłość i przeszłość, który zna duszę człowieka. Bardzo podobny do rosyjskich starców i właściwie ta herezja, trzeba powiedzieć, hasycka na religii żydowskiej zrodziła się właśnie na wschodzie, bo Żydzi tam podpatrywali mistyczne prądy w religii prawosławnej. No i ponieważ to, co cadyk tworzył, właściwie interpretował prawo, czyli tworzył całe środowisko, ileś tam gmin było zawsze wpisane, oni uważali go za świętego, bo cadyk to jest po prostu widzący, święty, za życia, bo ma kontakt z Bogiem, prawda? Więc jako do świętego po prostu do dziś przyjeżdżają w rocznicę głównie śmierci do Leżajska, Bobowej i do innych miejscowości. Pani Lara prosi, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie można mówić w Europie o kulturze czy tradycji judeo-chrześcijańskiej. No proszę Pani, już to wiele Pani Laro wspominałam wielokrotnie, że nasza cywilizacja zachodnia, cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa jest oparta na filozofii greckiej, w skrócie tak rzeczywiście rzecz ujmując, na filozofii greckiej, prawie rzymskim i religii chrześcijańskiej. No, jak to się przekłada? No na przykład 800 lat przed Chrystusem narodził się prąd w religii greckiej orfizm. Orficy, którzy, już nie będę tutaj, bo cały wykład bym mogła zrobić o orfikach, Grecy odkryli, że człowiek składa się z ciała i nieśmiertelnej duszy. Ci orficy powiedzieli, że życie człowieka powinno właściwie w życiu człowieka najważniejszą jego częścią jest czynienie dobra, jest dobro. Jeśli jesteś dobry, mówili orficy, po śmierci łączysz się z Bogiem. Jeśli nie udało ci się przeżyć tego życia w dobroci, no wierzyli w reinkarnację, że na przykład będziesz jakimś tam zwierzęciem. Platon, który był wielki filozof grecki, który był orfikiem, pod koniec życia już jako 70-paroletni starzec zapisał, no rzeczywiście dobro, Bóg i te rzeczy i dusza nieśmiertelna, tylko jakoś nie chce mi się wierzyć, że ponieważ nie byłem taki dobry, to po śmierci zamienię się w żabę. Ale chodzi o to, że to ta nieśmiertelna dusza, logika, filozofia, Arystoteles, pojęcie Boga jako pierwszego poruszyciela, sztuka narodziła się w Grecji, potem przejął to Rzym. Rzym do tego wszystkiego dodał prawo, do tej myśli greckiej i greckiej nawet powiedziałabym religijności, bo nie zdajemy sobie sprawy, na ile my w sposób grecki pojmujemy Boga, Matkę Boską. To jest filozofia, myślenie, mentalność grecka. Rzym zapisał, stworzył prawo. To prawo, którym my się po dziś dzień posługujemy. Na przykład jeśli chodzi o ustawę 4.7, to prawo rzymskie mówi, że
nie ma, że bezspadkowe mienie przechodzi na Skarb Państwa. Tu w wypadku Polski to nie miało co przechodzić, bo to wszystko było zburzone przez Niemców i myśmy to odbudowali. I przede wszystkim potem chrześcijaństwo, czyli religia. Chrystus dał nam właściwie jedno przykazanie. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Cokolwiek uczynicie jednemu z tych maluczkich, mnieście uczynili. Czy święty Jan, który pisze, nikt nie ma większej miłości, szczególnie to zapisane w Ewangelii świętego Jana, nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za przyjaciół swoich. Ja kiedyś z Żydami rozmawiałam i Żyd zapytał mi się, jak to o przyjaciół swoich, a kto jest twoim przyjacielem? Ja mówię, według Chrystusa i według mnie przyjacielem moim jest każdy człowiek. To jest ta miłość człowieka do człowieka. Żydzi tego nie rozumieją. Oni nawet nie rozumieją, współcześni Żydzi, co to właśnie tych słów Chrystusa, nikt nie ma większej miłości niż ten, kto daje życie za przyjaciół swoich. Bo są od tysięcy lat wychowani w kulcie tego, że dla ratowania życia wolno mi postawić, poświęcić życie drugiego człowieka. To dla nas nie do pojęcia. I dlatego, proszę Pani, nie można mówić o tradycji judeo-chrześcijańskiej. Jest tradycja judaistyczna i jest tradycja, cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa. I one w żadnym momencie się nie łączą. Nie ma punktu stycznego. No, może Pani sama spróbować przeprowadzić takie, znaleźć punkt styczny pomiędzy właśnie tymi słowami z Biblii świętego Jana, nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, i prawo Kiddush HaChaim, które mówi, uświęcasz Boga, jeśli za wszelką cenę uratujesz siebie. Jest tu jakakolwiek łączność? Nie ma. To się wyklucza. I dlatego można by też dyskutować wiele o tym, ale naprawdę, proszę Pani, nie ma możliwości używania, poprawnego używania terminu judeochrześcijaństwa. Nie ma. Jest, powtarzam raz jeszcze, cywilizacja judaistyczna, cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa, czyli nasza, oprócz innych. Dziękuję Państwu za uwagę i wobec tego chciałabym życzyć Państwu zdrowych, radosnych, pogodnych świąt i takiego optymizmu. Nie popadajmy w jakąś frustrację, że tak jak tu jedno pytanie, że Żydzi są trzy kroki przed nami. Nie, proszę Państwa, nie są trzy kroki, nigdy nie będą. My mamy swoją wartość i mamy wspaniałą historię i jesteśmy cywilizacją ludzi solidarnych, która popełnia błędy oczywiście, ale trzymajmy się razem. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.